Olek, co ty wyrabiasz? Wstawaj! On jest półprzytomny, tak jak mówiłem. Prawie wpadł pod tramwaj. Na szczęście zdążyłem go złapać. Naprawdę nie wiem, jak panu dziękować. Położyłem go tu, wziąłem jego telefon, wybrałem mama i tak sobie tu czekamy. Jesteśmy panu wdzięczni z całego serca. Mogę tylko zgadywać, co pan sobie o nas myśli, ale my jesteśmy dobrymi rodzicami i mamy świetny kontakt z synem. To znaczy, zawsze mieliśmy. Ostatnio coś się popsuło, ale... Proszę się nie tłumaczyć. Sam odchowałem 5 dzieci. Często robimy wszystko dla nich. A dziecko i tak się wymyka z domu. Może pójdziecie z synem do psychologa od terapii uzależnień? Alkohol w tak młodym wieku to straszny problem. Tak, pójdziemy na pewno. Tymczasem nie będziemy pana zatrzymywać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Olek, słyszysz mnie? O. Olek, wstawaj, idziemy. Pomóż mi. Pięknie się załatwił. Może spróbuję podjechać bliżej samochodem. Nie damy radę. Długo nie wracał ze szkoły. Zaczęłam się niepokoić. A tu nagle telefon, którego boi się każdy rodzic. Co się z nim dzieje? Coś go gryzie, że się tak zachowuje? Tylko co? Jak mam się tego dowiedzieć? Czy on i Dawida może łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń? Przyszło mi do głowy, że może odkryli w sobie homoseksualne skłonności i teraz się miotają. Obiecywał, że nie będzie pić. I co? Prawie zginął na szynach. To wina tego Dawida. To on pierwszy poczęstował go alkoholem. Niech ja tylko zobaczę tego gówniarza.